koszmar na lotnisku w Kabulu. Brak lotów od ponad 8 godzin CNN. Lotnisko w Kabulu przepełnione. Brak lotów od ponad 8 godzin. Lotnisko w Kabulu jest przepełnione ludźmi, żołnierze zamknęli wejścia, a pasa startowego nie opuścił żaden amerykański samolot w ciągu ostatnich godzin, donosi w piątek CNN. Takie informacje przekazała korespondentka telewizji Cloris Savard, opisując chaotyczne sceny z portu lotniczego imienia Hamida Karzeja. CNN nie otrzymała informacji na temat powodu przestoju. Z informacji podanych przez telewizję CBS wynika jednak, że przestój miał związek z brakiem miejsc na lotnisku w stolicy Kataru, Dausze, które stanowi punkt tranzytowy. W międzyczasie zgodę na lądowanie samolotów z uchodźcami wyraził jednak Bahrajn i pierwsze loty mają ruszyć w piątek późnym popołudniem. Na materiałach wideo z lotniska widać tłumy ludzi siedzących na podłodze w pełnym słońcu, z kawałkami kartonu rozdawanymi przez żołnierzy, obok wody i prowiantu, mających służyć jako wachlarz lub ochrona przed słońcem. A to są ci szczęśliwcy, którzy się tu dostali, dodała reporterka. Pod murem lotniska nadal oczekują tłumy ludzi, mimo że żołnierze strzegący zamknęli bramę ze względu na przepełnienie lotniska. Filmy wideo ukazywały rodziców przekazujących, a nawet przerzucających żołnierzom swoje dzieci ponad murem z drutem kolczastym. W piątek rano Pentagon poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin z Kabulu ewakuowano ok. 2000 osób na pokładzie 16 samolotów transportowych C-17, co było największą dotąd liczbą ewakuacji w ciągu doby. Od 14 sierpnia z Kabulu siły USA wywiozły łącznie 12,7 tysięcy osób. W piątek do akcji ewakuacyjnej ma odnieść się w wystąpieniu w Białym Domu prezydent USA Joe Biden,